Ruda Śląska ma swój hejnał. Premierowo został odegrany 6 czerwca. Nieprzypadkowo, bo w tym dniu przypada 25. rocznica nadania miastu herbu. Hejnał odegrał pochodzący z Rudy Śląskiej i mieszkający w tym mieście hejnalista, który od prawie 2 lat gra też słynny hejnał z Wieży Mariackiej w Krakowie. Fatima Orlińska. Ruda Śląska, jak Kraków, od dziś już oficjalnie ma swój hejnał, złożony z 11 taktów nawiązujący do 11 dzielnic miasta. Jego kompozytorem i wykonawcą jest rodowity rudzianin, który studiując w Krakowie został tam hejnalistą. To on jest inicjatorem hejnału w Rudzie Śląskiej. Inspiracją była pieśń ludowa właśnie z Rudy Śląskiej, Oj Hutnik, Hutnik. I najważniejsze dla mnie było to, żeby połączyć cechy śpiewności pieśni wraz z chyba wzorem wszystkich hejnałów, czyli hejnałem mariackim, czyli z tym, żeby zachować charakter fanfarowy. W związku z tym hejnał Rudy Śląskiej ma jedno i drugie, i początek fanfarowy. Pan Łukasz skomponował hejnał jako prezent dla swojego miasta, które w tym roku obchodzi 25. rocznicę nadania obecnego herbu. Hejnał będzie odtwarzany codziennie o godzinie 9, 12, 15, 18 oraz 19.59, z czego o 12 i ten ostatni z balkonu Urzędu Miasta. Są takie jakby ważne elementy symbolizujące miasto, tak? To jest statut miasta, rada miasta, prezydent miasta, jest flaga miasta, jest właśnie herb. No i hejnał jest jednym z tych właśnie elementów, który tak podkreśla tą samodzielność, odrębność, samorządność miasta, więc tego nam brakowało. No i taki był pomysł, żeby właśnie podkreślić, że to miasto funkcjonuje od wielu lat, a od 25 lat ma taki herb, który też odzwierciedla historię naszego miasta. Czyli miasta górniczego, które w swoim herbie ma śląskiego orła piastowskiego oraz postać świętej Barbary, patronki górników. Mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy, przyznają, że czekali na ten moment, kiedy w ich mieście zabrzmi hejnał. Najwyższy czas, bo już inne miasta ościenne mają, a tutaj Ruda jeszcze nie, więc dzisiaj cieszymy się, że to już w końcu nastąpiło. No, cieszę się. Posłucham, zobaczę jak to będzie, ale będzie ładnie na pewno. W uroczystym odsłuchaniu hymnu we wtorek udział wzięli uczniowie i przedszkolaki z ludzkich szkół, które na rynek przeszły z flagami w barwach herbu Rudy Śląskiej ubrane w stroje ludowe. Uczestnikom wydarzenia przygrywała orkiestra górnicza.